Słowo na niedzielę. Jezus powiedział do swoich uczniów: tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. 40 dni po swoim zmartwychwstaniu Jezus Chrystus na nowo spotyka się ze swoimi uczniami, mężczyznami i kobietami, którzy towarzyszyli mu podczas 3 ostatnich lat. Wychodzą z Jerozolimy w stronę Betanii, przechodząc przez ulice i place miasta i kierują się ku Górze Oliwnej. W pewnej chwili Pan Jezus zatrzymuje się i gromadzi ich wokół siebie i daje im ostatni rozkaz: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Patrzy na nich i wznosząc się ku niebu, żegna się, błogosławiąc ich. Oni, pełni radości, wracają do świętego miasta i stamtąd rozpoczynają głoszenie dobrej nowiny całemu światu. Zgodnie z Księgą Dziejów Apostolskich, Jezus wstąpił do nieba, to znaczy wrócił do Ojca, który Go posłał na świat. Pan Jezus, podobnie jak uczniów w dniu wniebowstąpienia, gromadzi nas każdego dnia w swoim sercu. Jesteśmy chronieni przez Jego ręce, otoczeni przez Jego niezmierzoną miłość i pragnie posłużyć się nami, aby dać światu tę prawdziwą miłość, radość, której mu brakuje. Chcę, abyśmy byli świadkami tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Jego ran, Jego miłości, kiedy jesteśmy z Nim. Wszystko ma swoją wartość. Praca, odpoczynek, rodzina, przyjaciele, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. W Nim to wszystko nabiera wiecznego wymiaru. Pan wybrał także nas i powierzył nam wszystkich ludzi, naszych rodziców, braci, krewnych, przyjaciół, kolegów z pracy, całą ludzkość. Te osoby potrzebują nas, potrzebują naszej radości, aby przez nią odkryli Pana Jezusa w ich życiu, w naszym codziennym działaniu, w naszych czystych spojrzeniach, w naszych rozmowach pełnych zrozumienia, w naszym pragnieniu służby, wyrozumiałości, zachęty i przebaczenia. Zmartwychwstały Jezus Chrystus staje się obecny, napełniając wszystko radością. Nasz świat, nie tak różny od świata mężczyzn i kobiet, którzy towarzyszyli Panu, potrzebuje chrześcijan, którzy niosą na swoim obliczu blask Boga pełnego miłości.